6 października o godzinie 9.30 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbędzie się inauguracja roku akademickiego. Zobaczmy, jakie emocje towarzyszą studentom i jakie kierunki studiów cieszą się największym zainteresowaniem. No mi bardzo towarzyszą emocje takie super, jestem taki podekscytowany tym kierunkiem, tą szkołą i tym miastem. Ja po prostu zaraz eksploduję, jak zaraz nie zacznę ćwiczyć siatkówki, to wybuchnę. Duże emocje, zwłaszcza dlatego, że przychodzi do nas grono nowych twarzy, nowych studentów, którzy mają dużo energii i to się widzi na korytarzu. Atakują starsi, starsi uczą młodszych, młodsi się uczą starszych, jak ogarnąć, gdzie to załatwić, więc się dzieje sporo. Czuję się szczęśliwa, cieszę się, że wracam na uczelnię ze względu głównie na znajomych. Długo ich nie widziałam, cieszę się, że ich zobaczę. Ogólnie po tych długich wakacjach to bardzo mniej więcej się cieszę, że w końcu coś będę robić i że będę z kolegami chodzić do właśnie tutaj, do tej uczelni. No na razie jest spokojnie, myślę gorzej będzie jutro albo jak będzie inauguracja, to może będzie jakiś stres, a tak to na razie wszystko na lajcie jest. No póki co jesteśmy zadowoleni z tego, jak jest. A, pozytywne nastawienie od samego początku i chyba to się liczy, nie? Najbardziej. No to nie są moje pierwsze już rozpoczęcie, także za bardzo dużych emocji nie mam, bo już teraz idę na licencjant, więc no tak jak zwykle, no ale to zawsze są fajne emocje, no, uczelnia rozwija się, no, coraz lepiej wygląda. Na pewno jest to strach, niepokój przed tym, co będzie, nowi ludzie, nowi znajomi, też nowe jakieś tam wymagania, no i też taka duża ciekawość z tych takich pozytywnych bardziej emocji. Generalnie jest walka o wpisy i szybkie załatwianie wszelkich niedociągnięć. Poza tym jest raczej spokojnie. Wakacje były na tyle łaskawe, że można było odpocząć chwilami. Wybrałem wychowanie fizyczne dlatego, że jestem pasjonatem kultury fizycznej. Bardzo ciekawi mnie to, co się dzieje z naszym ciałem. Rozwijam się w tę stronę. Jestem trenerem personalnym. No i, że tak powiem, uzupełniam swoją wiedzę właśnie tutaj na uczelni. Więc i się dzieje i można sporo wyciągnąć informacji. Jestem na turystyce, zaczynam trzeci rok przy specjalizacji fitness siłowa. Wierzysz w przyszłość? Tak, już spełniam się w danej specjalizacji, więc wiążę jak najbardziej. No ja definitywnie chciałbym zostać nauczycielem WF-u, ponieważ już bardzo od wielu lat jestem w sporcie, także nie widzę dla siebie innej przyszłości. Na inaugurację? Tak, wybieram się na inaugurację, nawet będę w niej uczestniczył, będę śpiewał Gaudeamus Igitur, ponieważ muszę odrobić emisję głosu z panem Józefem. Cóż, no moje emocje niewiele zmienią. Ważne są, jakie emocje mają studenci, którzy przychodzą na ten pierwszy rok. Co roku coraz więcej studentów tak jakby unika tej inauguracji, a ja uważam, że to jest inauguracja jedyna w ich życiu, jeżeli nie będą zmieniali uczelni, więc warto na ten dzień przyjść i wytrzymać tą godzinę, te dwie godziny, a później dopiero uciec świętować, że się stało w szeregach nowej uczelni, że się stanęło w szeregach nowej uczelni. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Myślę, że inauguracja jest fajnym początkiem roku. Można zobaczyć, kto dokładnie przyszedł, jakie nowe twarze i kogo pouczyć, komu dać informację, by przetrwał to z tarczą, nie na tarczy, jak to mówią.